Pierwszy panel naprawdę bardzo mocny. Grubo było, co nie, Mati? Chciałbym tylko przekazać widzom, że tutaj działo się trochę za kamerami. Z tego co wiem, co usłyszałem od pracowników, Denis chciał opluć Natana, ten podobno zdążył się zasłonić, ale nie zdążył się zasłonić przed liściem od Sequento, a oni się jeszcze tutaj dzisiaj spotkają. Tak tylko dodam. Słuchamy, co jest dzisiaj przygotowane, Marianno? I teraz tak, chciałabym powiedzieć Partiro, czyli jak ty tam się nazywasz? Partiro? Partiro, no, co tam? Że kultura nakazuje, że jak już podajesz komuś rękę, to po pierwsze zaczynasz od kobiet, a po drugie, jak już się pomyliłeś, to podajesz rękę wszystkim, ale to się nauczysz w kolejnym może. Marianna, ale znowu przejmujesz panel, znowu ten protekcjonalny ton, kurde, no dobrze, róbmy coś, teraz będziesz pouczać, będziesz nauczycielką, daj spokój. Wyprosiłeś ja wywiad ze mną i teraz myślisz, cały że podcast, co, no. Drugi program i znowu robisz to samo. Dziękuję. Znowu wszystkich o wszystko, kurwa, pouczać. Masz coś do powiedzenia, to mów, a nie zacznij być, kurwa, nauczycielką od matematyki tutaj. Jedziesz. Jak już nie przyjąłem to do siebie. Od polskiego to raz, a dwa, że akurat ty jesteś ostatnią osobą, no prawie ostatnią. Która ale będę, nawet żebym był kurwa najostatnią, to będę ci przerywał, bo dobra. Już kurwa dość tego, bo tym swoim mówię ci dobra, profesjonalnym słuchaj, tonem. Facet, próbujesz który to wyzywa robić. Kobiety no i bardzo na, dobrze, w internecie no i od transów nie jest wart w ogóle kurwa, ani słowa tutaj w twoją stronę, także zamknij mordę w końcu. Słuchaj, twój mąż skończył z tobą przez kurwa wywiad w gazecie, bo ci z tobą nie chciał gadać, kurwa, po prostu. Dlatego. O proszę, tego jeszcze nie było. No kurwa mać, no ileż można? Zamknij tą mordę, cwel ujebany. Mamy panią nauczyciel, pedagog. Córka jest dumna, córka jest dumna. Nauczycielka. Córka jest trzeba dumna. Powtórzyć do mikrofonu. Powiedziała, żebyś zamknął mordę, cwel ujebany. Trzeba powtórzyć, bo nie słyszeli widzowie. Przepraszam, to jest właśnie Marianna Schreiber. Zamknij. Szalony reporterze, pozbyłeś nam się Marianny. Zaraz kurwa, wróci. Ileż można. No, zaraz wieku, wróci, dajcie mi minutę. Cały czas ty to robisz źle, ty to, kurwa, pierwsza ławka, kurwa, kto jest nieprzygotowany. Racja, racja, można, racja. I ona właśnie monolog kurwa, prowadzi, ten długi, kurde. Się pierdolisz do każdego. A ty się źle przywitałeś, a ty masz buta rozwiązanego. Lexi, a Marianna dostanie karę za wyjście z panelu? Ja myślę, że ona zaraz wróci. Marianna, wróć. 30 sekund. Ostatnio wróciła nieproszona nawet, więc. Nie, ona pewnie tutaj chce wielką akcję zrobić wielkie wejście. Ona zaraz wróci. Powiedzmy sobie szczerze, że Marianna miała dla was przygotowany performance, ale nie zdążyła go przeprowadzić. Czekamy na to, czy wróci. Natomiast, Jakubie, jak ci się podoba tutaj kontakt między Szalonym a Marianną Schreiber, bo ty dostajesz cały czas za swoje akcje z kobietami, a tutaj, proszę, poszło grubo i wyzwiska poszły tak, jak się nikt nie spodziewał. Znaczy, wydaje mi się, że Szalony nic nadzwyczajnego nie powiedział, tylko stwierdził fakty. No ja czekam, aż Marianna wróci i pokaże swój performance, bo słyszałem, że ma zaplanowany, żeby obrać mnie wodą i klęczeć na grochu, więc chciałbym to zobaczyć. Czy wy wszyscy jesteście naprawdę przeciwko Mariannie, cały panel? A ja to nie być. Chodzi, że jestem a przeciwko, serio, ale wiesz, no gadamy o czymś, są free fight, a to znowu zaczyna. Ty się źle witasz, ty się źle żegnasz, koleżanka też nie pokazuje klasy. No kurwa, wiesz, no ileż można? Jeden program ją słuchałem, drugi program jej słuchałem, dobrze, okej. Okay. Dobrze sobie nie życzysz, rozumiem. Jeden program jej słuchałem, drugi program jej słuchałem. Ale ty powiedziałeś zamknij mordę na nią przed chwilą. To też jest brzydkie. Ale przepraszam, on pierwszy mnie tutaj wywołuje. Nie. Mikrofonem do pani, szybko. No to dobrze, to dobrze, to dobrze. Ale sam krzyczałeś. Tak, sam krzyczałem, tak, źle zrobiłem, proszę panią. Tak, proszę panią, tak. Ale to jest jej konferencja, nie twoja, więc siadaj. Ale wstajesz teraz i mówisz do nas wszystkich, a to jest nasza konferencja, więc daj nam chwilę, już i tak za dużo poświęcamy czasu tu na bzdury. Madzia idzie spokojnie usiąść. Uwaga, panie i panowie, dostałem informację na słuchawkę. Przepraszam, że Marianna jest już gotowa, żeby wrócić. Zapraszamy. Może powtórzy przez mikrofon to, co powiedziała przed chwilą tutaj. Natomiast, szalony reporterze, usłyszałeś słowa, których tutaj akurat w ostatnim czasie słyszymy dosyć dużo. Czy chciałbyś coś odpowiedzieć akurat na wejście Marianny? Nie, no wiesz, to po prostu pękła, gdzieś tam ją wyprowadziłem z nerwów, uderzyłem w czuły punkt. Te słowa nie powinny padać ani na tym, ani na żadnym panelu. Zwłaszcza z ust kobiety, matki, na którą się kreuje Marianna. No ale to co, no, to jest cała Marianna, no wiesz, teraz rzuci cwelem, raz jest idealną matką. Bo ona się bardzo inspiruje Natanem Marconiem, ale to bardzo i dzisiaj jak widać... No to widać, to widać. To widać, tylko czekamy, aż czymś zacznie rzucać. A, zresztą biegła mnie uderzyć chyba, nie? Więc... Chyba tak. Także spoko, bardzo kobiece zachowanie. Ale tutaj zaraz przyjdzie i będzie pouczała wszystkich. Jak się spojrzy na siebie. Dobrze, poczekamy na nią w takim razie. Ty po chuj mi wyciągnąłeś to, że robiłem streama ze strania 7 lat temu, jak potem widzowie sami wyciągnęli, że ty robiłeś takie streamy wielokrotnie na Instagramie. Wiesz co, nie pamiętam tego streama na Instagramie nawet. A, no dobra. To miałem po prostu. Super, fajnie. Mateusz, jak tam podałeś się oglądanie? Jak nie pamięta, to luz, to pomijmy, to idźmy dalej. Jest z nami Marianna Schreiber, więc
Słuchamy. Pierwszy komentarz po tym wszystkim. O kurwa, będzie na środku. Miałam się powstrzymać od tego i teraz obnażę całą prawdę o was i o federacji. Mam to w dupie, czy będę miała walkę z Wiktorią, czy nie. Byłam namawiana na to, żeby zrobić wywiad z tym gościem, który przed chwilą moje dziecko tutaj wymieniał w miejscu, które nie jest miejscem na to. I zgodziłam się na to, mimo że wyzywał mnie od transów na X-ie, mimo że wyzywał mi rodzinę, mimo że w momencie moim najtrudniejszym napędzał hejt na mnie i na moją córkę. Zgodziłam się na ten wywiad, ponieważ byłam o to poproszona, po prostu. Z szacunku do federacji, przestań tam gwizdać. A mimo to przychodzę tutaj... I w tym wywiadzie ominęliśmy dokładnie tematy, o które prosiłaś. Ale bądź prosiłaś tematy, bądź, które ominąć. I w szacunku dla ciebie omijałem te tematy. Nie przekrzyczysz mnie. Nie umiałem się na nic nie przekrzyczysz tutaj. Mnie. Ale koło jesteś chuja mi pozerem. Lata, ty cię przykrzyczę. Jesteś pozerem, rozumiesz? Znowu żeś kurwa wylazła na środek. Pozerem. Każdy znowu, kurwa, facet, który jest takim beznadziejnym pozerem, który umie tylko wyzywać kobiety, nic więcej, nie potrafi rozmawiać merytorycznie. Jeszcze brakowało, żeby wstał i mi liścia dał. Wiesz, ty jesteś, ale to tyle chciałaś mi uderzyć. Jesteś po prostu zwykłym śmieciem, rozumiesz? Zwykłym śmieciem jesteś. Jesteś zwykłym śmieciem. I jak tutaj stoję, przysięgam. Jestem 5 miesięcy we frikach. Dzisiaj przeklinęłam pierwszy raz, bo nie mam słów na takich po prostu cweli, śmieci jak szalony reporter. Dziękuję. A chciałem zapytać... A, jeszcze jedno. Przyniosłam tutaj pieprzony groch, żeby klęczeć tutaj przed wami i po prostu odkupić winę za to, że chciałam zablokować ten cloud, ale dzisiaj tego nie zrobię. Wiesz dlaczego? Bo nie będę przed takim śmieciem, jak ty tego robiła. Dziękuję. A, jeszcze ostatnie. Lexi powiedziała mi na backstage'u, że mam buty jak prostytutka. Cała prawda o federacji. Dziękuję. Cała prawda o tobie. Ja nie mogę mieć opinii, to jest moja opinia. Jak byłam w Los Angeles, to jeżeli byłam... jeszcze raz federacja pozwoli na to, żeby szalony reporter najeżdżał na moją córkę. Przysięgam, że tej walki z Wiktorą nie będzie. Powiedziałem słowo o twojej córce, tylko powiedziałem... Zamknij się, już nie z tobą rozmawiam. Zamknij mordę, kurwa, zamknij mordę. Nie ma ani jednego słowa o twojej córce. Jak byłam w Los Angeles, to widziałam tam panią lekkich obyczajów, która była podobnie ubrana do Marianny, dlatego tak powiedziałam. To była tylko moja opinia względem twoich butów. Nie płacz, proszę. Dobrze, Wiktoria Jaroniewska, słuchamy. Mnie zamurowało. Marianna, jaki ty przykład dajesz swojej córce? Tym, co tutaj robisz, tym, co tutaj mówisz. No, masz rację, masz rację. Chciałaś blokować cloud za patologię, a okazuje się, że wcale lepsza nie jesteś. Masz rację, bardzo zły przykład daję swojej córce. Wiesz dlaczego? Myślę, że tak. A wiesz dlaczego? Zdecydowanie. I myślę, bo że powiedziałam brzydkie to, co słowo. Cała Polska myśli. Tak, bo powiedziałam brzydkie słowo. Wiesz dlaczego? Bo uważam, ale to nie było... że żaden facet nie ma prawa traktować w ten sposób kobiet. I ja swoją córkę też będę tego uczyć, że jeżeli spotka na swojej drodze takiego śmiecia, to ma go w ten sam sposób Marianna, traktować. Ale czy rozumiesz? Kobieta tyle. Powinna wyzywać kogoś od cweli, mówić do niego zamknij mordę? Ale on taki jest. No, no sorry, no tak twierdzi cały internet. Ale ty jesteś pedagogiem, masz córkę, powinnaś pokazywać klasę. Nie jestem teraz tam... pedagogiem. No to masz wykształcenie jako pedagog. Byłaś pedagogiem, więc powinnaś dawać przykład. No to byłam. No trudno, ludzie przeklinają, taki jest świat. Marianna, co ty chciałaś zrobić szalonemu reporterowi, gdybyś dobiegła? Nic, udawałam tylko. Piękno. Nie, no mów. Nie, no mówię serio, udawałam. No, agresja nie jest żadnym rozwiązaniem na problemy. Okej, jestem ciekawy, co by było, gdyby ochrona nie zdążyła złapać. Natomiast proszę, co ty masz na koszulce? Ja uważam, że tam iskrzy i to grubo, nie? Zresztą nawet ostatnio federacja dała grafikę, jak było kup bilet. Jesteś bezczelny, naprawdę, jesteś bezczelny. Czy można prosić tą grafikę, gdzie było kup bilet i było właśnie Marianna z Kubą i ja tu widzę, o, tam jest. Ja widzę, że tu wyraźnie iskrzy, dlatego ja, no wiesz, akurat Marianna jest wolna, a Kuba nie jest, Kuba jest zajęty, ale jemu to znowu nigdy nie przeszkadzało. Ja myślę, że to jest dobry czas. Obecnie już mi przeszkadza. Ale okay. trochę prawdy w tej grafice jest, bo dostałem kilka telefonów w tygodniu od kolegów piłkarzy, że Marianna lubi piłkarzy. Tak? Takie to znaczy, możesz coś więcej? Takie tak, dostałem to znaczy, informacje. Co? Tak, to znaczy, co? Nie będę wymieniał z nazwiska tych kolegów, no bo... Ale co, lubi piłkarzy, to znaczy co? Oglądać na boisku? Może prowadziła korespondencję. Tak? A z kim? Nie będę mówił. Dokładnie wiesz, z kim prowadziłaś. Nie, no zacząłeś, to powiedz. Dokładnie wiesz, z kim prowadziłaś. No zacząłeś, to powiedz. No to skończyłem już. No ale zacząłeś, to powiedz. Skończyłem. No to powiedz. Marianna, ty jesteś po prostu Himalaje twojej hipokryzji na tych wszystkich występach. Dasz mi dokończyć, czy nie? Nie. Słuchaj, naprawdę, ja nie chcę powtarzać, jesteś ostatnią osobą razem z szalonym reporterem, która ma tutaj cokolwiek naprawdę do pouczania i powiedzenia gościu, który... Słuchaj, ty chciałaś mnie, chciałaś mnie umoralnie... Chciał pomyje, wylewał w mediach, będzie mi teraz mówił, kim ja jestem, błagam cię, naprawdę. Natomiast, Tomku, bo sytuacja jest na tyle niekomfortowa, że tak, ty mówisz, nie że kogoś masz, na co, poczekajcie chwilę, na co Marianna ci odpowiada i tak naprawdę wiem, że nie chcesz wsypać kolegów ewentualnie, natomiast no, dla Marianny są tylko pomówienia. No, mówię, no,
pomówienia. No tutaj kurwa, to wszystko się opiera na pomówieniach. No tak, ale poziom, to brzmi bardzo losowo, jak Marianna... Poziom pierwszego panelu to w ogóle myślę, że trzeba przemilczeć. Chciałbyś kogoś skomentować? Słuchamy, bo wiem, że... Współczuję Salimowi, że musiał być na tym pierwszym panelu, bo myślę, że to jest jedyny chłopak, który tam po prostu trzymał się, chociaż też już był bliski wybuchnięcia. I fajnie było, jakby ten panel był troszkę na wyższym poziomie. Tutaj Marianna może źle zaczęła, ale możemy to kontynuować normalną rozmową, prawda? Możemy? Ale ty mówisz do mnie, bo ja cię nie słucham. Nie wiem, no bo zaczęłaś. Ty masz po prostu Himalaje hipokryzji z twoich ust. To jest po prostu trzecie. Wiktoria ostatnio po prostu cię podsumowała i to było najpiękniejsze, co się wydarzyło. Piszecie szalony wyjazd. Dokładnie tak. No i co z tego? Po prostu nic nie weźmiesz. Wolno Marianie, to nie tobie, więc... Jeszcze lekcji powiedziała to, co wszyscy myślą. Gdzie jest ta moja woda? Taką wodę tutaj przyniosłam? Tutaj. Nie, ta moja woda taka była. Nie mam pojęcia. Możesz na tym grochu uklęknąć? Masz, bo chciałaś mnie oblać. Marianna chciała tu klęczeć, ale zrezygnowała z tego pomysłu. Kuba mówi, masz, bo chciałaś mnie oblać? Nie chciałam oblać. Jeżeli mogę teraz, pół minutki. Kochani, chciałam powiedzieć, Potrzymasz mikrofon? Nie chcę. Kurwa, ja spierdalam. Kochani, chciałam powiedzieć, że zbliżają się wybory do Europarlamentu 9 czerwca. Dlatego bardzo dużo pełnoletnich widzów nas ogląda. I pamiętajcie, jeżeli myślicie, że Unia Europejska nie ma na nas wpływu, na nasze życie, to ma. To jest nie tylko to, że to są nakrętki, które po prostu nie da się ich zdjąć. Znowu. Ale dzisiaj to są nakrętki, a jutro nie będziecie mogli wyjść z domu, a zaleje nas fala migrantów. Dlatego pamiętajcie, idźcie na wybory. Dziękuję. Szalony, czy będziesz głosował na Mariannę Schreiber? Zdecydowanie nie. No, od nakrętki do imigranta. Kariera Marianny Schreiber. Leksi, o co chodzi z tymi butami? Ale Kuba, no iskrzy czy nie, powiedz? Jak cholera, iskrzy. Jak cholera. Strzeliłbyś gola? Ja mało bramek strzelałem, więc... A, ty obrońca. Wartości! Leksi, wracając do tematu, o co chodzi z tymi butami? Tak, jak byłyśmy na backstage'u, ja sobie siedziałam spokojnie i Marianna zaczepiła mnie i ja odpowiedziałam jej, coś powiedziała w stylu, że ja nie potrafię zachować powagi. Ja powiedziałam, kto to mówi? Marianna Schreiber, zobacz jak ty wyglądasz, masz buty od prostytutki. I ona się bardzo, to ją uraziło. Jeśli to cię uraziło, to Marianna, przepraszam, ale twoje buty wyglądają jak od prostytutki. Lexi, masz tutaj groch, możesz a będzie ten groch? Jest ten groch. Marianna, czy chcesz coś odpowiedzieć Lexi Chaplin? Ja chcę powiedzieć, że... I znowu płacz, córka, wybory. Płacz, ja chcę powiedzieć, że Lexi mega mnie uraziła. Tak. I szczerze mówiąc, przepraszam, umiram, tutaj nie wystarczy. Umiram. Możesz pójść po ten groch, Marianna? Naprawdę, Lexi, potraktowałaś mnie jak najgorszą. Kurwa, przestań udawać. Ja pierdolę. Dla dziecka, kurwa. No przestań. Naprawdę. Dobrze, to ja uklęknę na tym grochu. Proszę przynieść groch, ja uklęknę na grochu. Przepraszam, dobrze. Marianna. Na pewno? Dobrze. Proszę przynieść groch. Ale uklękniesz na pewno? Chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że Marianna chciała sfejkować ten groch i wrzucić tam coś innego, ale ja ją przyłapałam i jak zobaczyła, że ja patrzę, to wrzuciła prawdziwy groch. Ale dobrze. Przecież czy możemy twój groch wykorzystać, aby Lexi wrzucał. Czy możemy? Tak. Dobrze, to podaj mi proszę groch. Lexi będziesz klęczała, rozumiem, przed Marianną, tak? Tak, ale dalej stoję przy tym, co powiedziałam o twoich butach. A co tam jest w środku? Marianna, różaniec ci się wysypał? Nie, no kurwa, ona płacze, a teraz podniosła groch i się uśmiecha, nie widać na kamerze. O, czekajcie, znowu będzie pozycja smutna. Nie, no ja jak chuj. Ile chcesz tak klęczyć, czy w końcu Lexi ma klęczyć? Jak to jest? No Lexi. Pokażmy to tutaj, poproszę o zbliżenie. Iguły. Nie kłamiemy. Ale chciała. Naprawdę, uspokój się, Lexi, bo znów będę płakać przez ciebie. Ja mam się uspokoić, kobieto, ty przed chwilą chciałaś uderzyć szalonego reportera jeszcze... 31 lat. Matka. Słuchaj, to by była prawie księżniczka na ziarku grochu, ale niestety jest to Marianna. Czyń honory w takim razie. Się śmiejesz, ja już ci momentami... Nie. Przypomina mi się ta scena. Ja teraz spojrzałam na twarz Marianny Schreiber i za dużą satysfakcję jej by to dało. Bardzo mi przykro, widzowie, jednak tego nie zrobię. Brawo. Lexi, Marianna lubi takie rzeczy, już ci pokażę zdjęcie, bo już szykowała Marianna się. Marianna to jest tak autentyczna jak dominacja ciosa w 7-7, bez hitu. Jeżeli szalony reporter przeprosi mnie,
Lekko zrobię to. Nie, ja cię nie mam za co przepraszać. Ja powiedziałem, że mnie się wydaje, że dlatego mąż wybrał taką drogę rozstania. Nie mówiłem nic o twojej córce. Szalony. To ja chcę, żeby widzowie głosowali na czacie. Na jaki temat? Bo ja chciałam na początku klęczeć tutaj, na tym grochu, ze względu na to, że każda kolejna moja oponentka i przeciwniczka zarazem będzie wypominała mi, że ja chciałam zablokować tą galę tam w październiku zeszłego roku. A dzisiaj tu walczę. Już naprawdę mogę to dosyć i rzygać. Ale jest ryzyko. Jak ktoś w takich butach klęczy, to mnie się to od razu kojarzy. I teraz sobie pomyślałam, ty masz problem ze swoją seksualnością, skoro tobie się wszystko z jednym kojarzy. No, mam duży problem. Dlatego zalecam ci iść do terapeuty od... Do takiego jak ty. Od razu na wejściu. Cwel i w mordę. I teraz... No niektórym to się jest terapia szokowa. Niektórym się tylko to należy, ty tylko na to zasługujesz. Oczywiście. Więc masz jeszcze wolne terminy? Reasumując, zastanawiałam się, czy tego nie zrobić. Aczkolwiek no od początku tutaj federacja, że tak powiem, nie stała po mojej stronie. Mi się przykro zrobiło, Mateuszu, też w ogóle z twojego względu bardzo. Jeszcze ja? Bo ty po prostu wspierałeś takie postawy toksyczne po prostu, tak? Marianna, użyłaś idealnie słów takich, jakie tutaj latają na każdym panelu. Ja nie ukrywam, że ja teraz się wstydzę po prostu za to wszystko, co tutaj się wydarzyło. Powinnaś wstydzić się za swoje zachowanie. Po prostu wikunia jeszcze mnie atakuje, gdzie ja do wikusi z sercem naprawdę na dłoni od początku po prostu. To nie zmienia faktu, jak się zachowujesz. Marianno, ale mówiłaś przepraszać widzów, a nie ich. Czy chcesz, czy nie chcesz z tego korzystać? Dlatego niech widzowie głosują, poczekajmy 5 minut. Ja słyszę na słuchawkę, że bardzo chcą, żebyś uklęknęła. Ja to muszę zobaczyć, poproszę. Poproszę. Jak zobaczymy twoje prawdziwe łzy, to ja ci pokażę wyniki ankiety. No to nie ma niestety. Nie, to nie. Słuchaj, ty często komentujesz to, co ludzie robią w internecie. Chcesz jakoś to podsumować? Z jebką jesteś jak chuj, Marianna, no nie, ale... Naprawdę niezłe. A jak wygląda zmiennych... Jeszcze raz. Jebka niezmienna, nie dosłyszałaś. Jedziemy dalej, Mateusz, dawaj. Wszystko jedno, zgniły suchar, czy tam jak ty się nazywasz, mokry suchar. To powinien co klęczeć na grochu. Schreiber 54%, Lexi 18%, Marcoń 28%. Już ci pokazuję. Marianna, to jest ten moment. Ale co to jest w ogóle? A kto tutaj głosuje w ogóle? Co to za ludzie? No sama powiedziałaś, że chcesz głosujcie, ale kto tutaj głosuje? Co to za słowa są straszne? Ludzie wybrali. Marianna. Ale ja nie mieszkam w Bydgoszczy, co to jest? Dobrze. Klękasz czy nie klękasz? To dziwne pytanie. No dobra, ale ile czasu? Minutę chociaż, pod memy. Po prostu, dawaj. Zrób chociaż półtorej w takim razie. No dobra, zrobię 5 minut. Wyjdę naprzeciw twoim oczekiwaniom. Zapraszamy w takim razie Mariannę. Natomiast mokry sucharze, co to się stało, że aż tak pocisnąłeś? Nie no, pocisnąłem. No jakby, słuchaj, popatrz kurwa na nią. No próbuję coś robić, próbuję płakać, jednocześnie odwraca się do kamery i zaczynają się uśmiechać. No chujowe aktorstwo, cringe, kurwa, jakieś teksty. Jeszcze teraz będzie chciała się robić dziwkę klękając. No dziwne. Różaniec ci się rozsypał. Sam widzisz, wracam. No mocno, mocno. Znaczy nie wiem, no jakby tak od samego początku panelu próbujecie z nią zrobić taką coś, jakiś strój, tu jakieś szpileczki. Myślisz, że to my ją ubieramy? No nie, ale w takim wątku to idzie. Chciała, no. Żeby federacja reagowała też na takie jednak... Mariana, moglibyśmy zareagować, bo... ale po tym jak się rzuciłaś na szalonego reportera i wyzywałaś go od C-wordów, ciężko nam reagować, jak ktoś ci odpowiada. A co to C-word? To będę używana z tym razem, co to jest? No to jest to słowo na C, które określiłaś. Mariannie wolno, nikomu i niemu nie wolno, a pamiętajcie. A co to jest PDF, tak, bo zastanawiałam się. Format. Zapisywania. Okay. Ja mam pytanie do pani Marianny. Dzisiaj pokazałaś nam, że potrafisz udawać sztuczne łzy. Czy wykorzystałaś to kiedyś w social media? Bo nieraz widzieliśmy, jak płaczesz. Nie, ponieważ ja dzisiaj nie miałam wcale łez. Nie miałaś co? Nie miałam dzisiaj wcale łez. I tutaj SEP4 na pewno wklei te łzy, które były wcześniej. Lexi Chaplin. Ja jestem w szoku, że ty jako włodarz nie jesteś bezstronna. Wydaje mi się, że powinnaś być. Tak jak każdy dziennikarz, powinnaś być bezstronna, nie jesteś. Nie, nie muszę być. Rozumiem, że na ostatniej gali tam miałyśmy walczyć. Wiem, że też nie do końca to było prawdą, że miałaś coś problem z tym kciukiem i co tyle. Co ty gadasz, kobieto? No, niestety. Niepodobno siedziałaś w tej szatni, że... tak obsrana, Marianna, że jak ci przydali informację, że nie walczysz, to ty zaczęłaś skakać z radości. Więc proszę teraz... O czym ty mówisz? Tak było. No, tak Magda, było. Która tutaj siedzi i potwierdzi, że tak nie było. Bardzo mi przykro, ale to nie jest żadne... Nie było tak. Ja poproszę, żeby zaprosić Magdę na scenę. Chyba chcę kogoś wkręcić do friku. Chciała się z nią bić, twierdzi... No wasze, Lexi, koleżanka, Lexi, co ona dlaczego będzie ty źle gadać? No proszę, co Lexi. To jest za dowód?
Czekaj, bo ochrona, panowie, ona nic nie zrobi, ona nic nie, dobra, panowie. Z całym szacunkiem do ciebie i naprawdę cię lubię, jesteś śliczną dziewczyną, inteligentną. Marianna do końca czekała, żeby ci zajebać, wyjść i się z tobą bić. I chodziła, pytała wszystkich wokoło, dlaczego do tej walki nie dojdzie. Umówmy się, zaproponowano jej wtedy bardzo duże pieniądze. Więc nie wmawiaj jej, że nie chciała podjąć tej walki. Ale pytała jeszcze kilka razy, czy aby na pewno masz coś z palcem, czy może jednak mogłabyś wyjść. Nie mówię, że nie była zestresowana. Potwierdzam, bo wiadomo, każda walka, sama wiesz, że jak się wychodzi do oktagonu, to każdy się boi, ale nie wmawiajcie. I kolejna rzecz, zgodzę się z tym, że czy ty jako włodarz, siedząc gdzie szalony, super, że ją atakujesz. Coś się dzieje, kocham freak fighty, cieszę się, że mam co oglądać. Tak samo ty, ale wieszacie psy na niej wszyscy. I ty jako włodarz uważasz, że to jest zajebiste, gdzie siedzisz na środku i popierasz to, że wszyscy cisną i mówią, okej, szalony, nie patrz, ale szalony, patrz, ale szalony, przepraszam. Ale okay, szalony nie powiedział nic, tylko powiedział o tym, że jest dobrze? Matką. Już troszkę za długo rozmawiasz. Dobrze, idę, przepraszam. Magda, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Mnie zawołałaś. Ani odpowiedzieć, dobrze? Chciałam ci powiedzieć, dobrze. Ja już odpowiem, idę. Już odpowiadam. Dobrze, tylko mi nie przerywaj. Ale ty za długo rozmawiasz już. Chciałam do końca powiedzieć. Idę ale troszeczkę już. Za dużo. Nie, czemu? Troszeczkę za długo. Bo wziąłam swoje zdanie lekko. No, ale twoje zdanie jest zbyt długie trochę. Proszę usiąść. Magda! O, dziękuję, Magda, uważaj. Twój groch prawie zabił twoją koleżankę. Dobrze, dobra, odnosząc się do Magdy. Magda, to jest twoja psia, psi, whatever. Absolutnie nie możemy jej... Oczywiście, że ona stanie po twojej stronie i przyjmie trenujemy twoją wersję. W jednym ja klubie, słyszałam od osób... Nie przerywaj mi, proszę. Które też widziały ciebie i nie są twoimi przyjaciółkami i one mówiły, że ty się tak... Słuchaj, kobieto, mam już ciebie dosyć. Proszę ją wyprowadzić. Ale to mi nie wmawiaj. Po pierwsze, że jesteś przyjaciółkami, bo się poznajemy, jesteśmy koleżankami z maty, a po drugie... Słuchaj, proszę usiąść na miejsce. Proszę usiąść na miejsce, okej? Proszę usiąć na miejsce. Za dużo już gadasz. Wodarz, który kłamie, to jest naprawdę dno i wodorosty. Tyle. Koleżanko, troszkę za dużo gadasz. Adwokata dobrze wiedzą, właściciele tej federacji wiedzą, bo chodzili koło mnie. Dobrze. I wiedzą, jak było, więc naprawdę nie kłam. Naprawdę nie kłam. Słuchaj, ja dostałam informację. I wrzuć na Instagrama screena z obdukcji, że miałaś skręcony kciuk czy tam coś. Wybity palec. No to wybity. Słuchaj, kobieto, mogę dokończyć w końcu? A możesz wrzucić na Instagrama screena z tego? Ale screena z czego? Że mam wybity palec? Tak, no na pewno miałaś jakąś robioną, nie, nie wiem. Nie, miałam. Jakieś lekarskie... Nie mogłam palcem zginać. No okej, okay, no Marianna, to musi potwierdzić. Słuchaj, no, dostałam informację, że skakałaś z radości, jak dowiedziałaś się, że nie możemy wyjść do walki. Miałaś zagwarantowane pieniądze, informacja. Więc nie musiałaś walczyć i ty to się bardzo cieszyłaś. Informacja. Nie jest fałszywa informacja. Nie ucieszyłam się. Wracając słuchaj, do drugiego jak ty tematu się czujesz jako koleżanki? Włodarz, że nawet nie zainteresowałaś się tym, że Gochę zabrała policja, byłam jedyną osobą, która za nią pojechała. A teraz mnie jako matka, mówiąc takie a teraz tutaj, mi, ale dobrze. Bo ja nie będę jeździć po komisariacie za naszymi zawodnikami. Marianna, co ty gadasz? Ja miałam inne. Ja byłam zawodniczką w tamtym momencie. Ja miałam za parę godzin walkę. Ty myślisz, że ja będę zapieprzać za Gochą Magical do na komisariat? Ale to nie o to chodzi, nikt za nią nie pojechał, rozumiesz? No to co ty mi próbujesz zarzucić? To nie było moje zadanie w tamtym momencie. Ja za kilka godzin to walczyłam. Ty mi nie zarzucasz, a wracając... że nie ma walki z tobą, rozumiesz? Bo tak było. Odpowiadając na drugi zarzut, czyli to, że nie jestem bezstronna. Ja jak kogoś nie lubię, nie będę udawać, że lubię. Ty próbowałaś zniszczyć naszą federację i za to ciebie nie lubię i mam też kilka innych powodów i po prostu takie mam emocje w stosunku do ciebie. Czy ja ci źle życzę, czy nie wiem, jakieś inne rzeczy? No nie, po prostu cię nie lubię i tyle. I nie jesteś jedynym takim zawodnikiem, jak ja kogoś nie lubię, to po prostu nie lubię. Nie będę udawać, że kogoś lubię. Ale w temacie. Ale ja nie oczekuję, że ty będziesz mnie lubiła. Powiedz mi, gdzie piszę, że włodarz oczekuję, że będziesz mnie szanowała. Żebyś mnie traktowała ja tak samo jak wszystkich. Ja cię szanuję. A nie traktujesz mnie tak samo jak wszystkich, Lexi. Bo ty, Marianna... No jest tak. Zachowujesz się też tak inaczej. Ale czymś sobie na to zasłużyłaś. No z niczego się to nie bierze. Co znaczy inaczej? Wymień. Słuchaj, żeśmy już rozmawiały na temat mnóstwo razy. Nie ze mną masz dzisiaj walkę, więc nie skupiaj się na mnie. Masz face to face. I teraz wybierasz. Lexi, Wiktoria czy szalony reporter? Dawaj. Zawsze jak mam komuś patrzeć w oczy, to wybieram Pana Boga. Ojej, dobra. Muszę się chronić, bo już jak Wiktoria poszła za tłumem i atakuje mnie tak jak wszyscy, to... Nie jestem taka jak ty, nie będę wstawała. Zobacz, i tutaj tyle razy mówiłaś o moim wyuzdaniu, a to tobie dzisiaj widać suty przez sukienkę. No cóż, kobieta ma sutki, dziwne, prawda? No dziwne, ostatnio mówiłaś, że skoro ja pokazuję biust w ten sam sposób, to jestem dziwką. Więc chyba jednak obraziłaś siebie. Nie powiedziałam tak, po drugie ty robiłaś nagie sesje, a tutaj mam sukienkę, więc jeżeli nie widzisz różnicy, no to nie wiem, zainwestuj w okulista albo coś.